Land Rover Discovery pierwszej generacji. Znacie to auto. To jest silnik 3,5 litra benzynowy V8. Słuchajcie, i tak muszę mu tutaj głowicę ściągnąć, bo coś tam na 8 cylindrze stuku puku robi. Ten samochód ma 150 kucyków angielskiej myśli technologicznej. No nie jest to za dużo. To jest wiadomo stara technologia. Myślałem, mówię, może wałek rozrządu zmienić. Może bym poszedł grubiej, może bym założył mu dwie turbiny, albo chociaż jedną. Słuchajcie, ale szczerze mówiąc, nie ma za dużo wideo na ten temat, nie można nigdzie informacji takich znaleźć. Jak myślicie, czy jest możliwość taki silnik jeszcze cokolwiek z nim zrobić? Fachowcy, wiem, że tam fachowcy siedzą po drugiej stronie. Weźcie się, odezwijcie proszę do mnie, dajcie znać. Ja bym z chęcią coś tutaj przekombinował i tak główkę będę ściągał. Także piszcie mi w komentarzu. O, cześć chłopaki. Słuchaj, jakąś kawę pijemy? Kawusie zawsze. Kawa jest? W bagażniku, samochód otwarty. Okej. Chodźcie i numer zrobimy. Ciu, dawać. Ewakuacja! Basia mi wybaczyła, ustaliliśmy, że więcej takich numerów nie będę jej robił. A wracając do tego tutaj wałka, także ja bym zrobił wałek, żeby tanio było, bo Basia też mówi, że nie chcemy wydawać pieniędzy. To była moja decyzja też. Także ustaliliśmy, że lepiej będzie jakąś sukienkę kupić. No, także ja się będę żegnał, piszcie mi w komentarzach, co uważacie na temat tuningu Land Rovera Discovery 3,5 litrowego. Czym ta się ciepło? Cześć!